Każdego dnia na polskie stacje wjeżdżają setki pociągów pasażerskich, a ciężkie składy towarowe mijają je, zmierzając do punktów przeładunkowych. Skąd jednak wiadomo, że dany pociąg wjeżdża na właściwy tor? W jaki sposób zapewniane jest ich bezpieczeństwo? Pytania te zadamy w tym odcinku osobom zawodowo związanym z automatyką kolejową. Pokażemy też przykładowe centrum sterowania ruchem kolejowym w Nasielsku, a także wyjaśnimy, jak odbywa się rozrząd pociągów na stacji towarowej Poznań-Franowo. Technologie sterowania ruchem kolejowym odgrywają ważną rolę przy realizacji trzech zadań. Ułożeniu drogi przebiegu, czyli takim ustawieniu zwrotnic i urządzeń przetorowych, by pociąg mógł wjechać na właściwy tor. Zamknięciu drogi, co oznacza zabezpieczenie przejazdu. Nastawieniu semaforów, czyli odpowiedniego oznakowania dla maszynisty. Sterowanie ruchem kolejowym to czynność, a właściwie zespół czynności, które umożliwiają personelowi uprawnionemu personelowi kolejowemu, dyżurnemu ruchu, na bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów. Na polskiej sieci kolejowej można obecnie spotkać trzy rodzaje urządzeń sterowania ruchem kolejowym różnej generacji. Są to urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz najnowsze przekaźnikowo-komputerowe. Chociaż na stację w Białymstoku wjechały już nowoczesne pociągi, to jednak urządzenia wykorzystywane do sterowania ruchem kolejowym pamiętają jeszcze dawne czasy. Symbolem minionej epoki są semafory kształtowe. Ich podniesione ramię zezwala pociągom na wjazd na stację, a opuszczone daje sygnał stój. Dla wielu osób jest to pamiątka po dawnej kolei, ale dla automatyków element archaicznej technologii pochodzącej sprzed ponad 100 lat. Znajdujemy się w nastawni dysponującej stacji Białystok, które jest wyposażone w ręczne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Dyżurny ruchu wykorzystuje fakt stanu tych urządzeń do realizacji przebiegów pociągowych, to znaczy do przyjmowania i wyprawiania pociągów zarówno pasażerskich, jak i towarowych. Te tajemniczo wyglądające rygle i zamki to zestaw urządzeń nazywanych kluczowymi. Służą one do odpowiedniego ustawiania drogi pociągów, czyli przygotowania zwrotnic i sygnalizatorów na wjazd pociągu. Nazwa tych urządzeń pochodzi od zasady ich używania. Aby przestawić zwrotnicę czy semafor, potrzebny jest odpowiedni klucz. Nastawianie drogi jazdy odbywa się w terenie i musi to zrobić człowiek. Żeby wykonać te czynności, musi ze sobą wziąć klucze zwrotnicowe, które są akurat tutaj umieszczone w aparacie P46 i w odpowiedniej konfiguracji nastawić drogę jazdy w terenie. Klucze zwrotnicowe są wykorzystywane kilkakrotnie. Najpierw nastawniczy za ich pomocą ustawia zwrotnicę w położeniu umożliwiającym wjazd pociągu na zaplanowany tor. Następnie wraca z nimi do nastawni, gdzie umieszcza je w zamkach zwrotnicowych. To pozwala zamknąć, czyli zabezpieczyć drogę przejazdu pociągu. Przełożenie drążka przebiegowego daje nam możliwość uwolnienia klucza sygnałowego. Realizujemy przebieg spod semafora T1, uwalniamy klucz sygnałowy i z kluczem sygnałowym musimy udać się do dźwigni sygnałowych, aby nastawić sygnał zezwalający na semaforze. Umieszczamy klucz sygnałowy w zamku. Przekręcamy, uwalniamy łyżkę dźwigni sygnałowej, nastawiamy sygnał zezwalający na semaforze. W związku z tym, że klucz sygnałowy mamy wyjęty, nie możemy cofnąć drążka przebiegowego, spod którego przebieg jest realizowany. Nie możemy także użyć kluczy od zwrotnic, które są zwrotnicami i jezdnymi, i ochronnymi w drodze jazdy, czyli całkowite bezpieczeństwo dla odbywającego się przebiegu jest zachowane.
Mechaniczne urządzenia, takie jak te stosowane na stacji w Białymstoku, są dziś zastępowane przez nowsze technologie, które usprawniają pracę osób nadzorujących sterowanie ruchem kolejowym. Na modernizowanych przez polskie linie kolejowe magistralach sterowanie ruchem organizowane jest w ramach tzw. LCS-ów, lokalnych centrów sterowania, takich jak na przykład w Nasielsku. Jedno takie centrum obejmuje swoim zasięgiem obszar około 50 km, na którym zamontowanych jest od 50 do nawet 300 zwrotnic. Urządzenia przytorowe wysyłają informacje do systemu komputerowego, dzięki czemu osoby nadzorujące mają na monitorach pełen obraz sytuacji. Wiedzą, w jakim położeniu są zwrotnice i jak jest ustawiona droga przebiegu. 112-542 i jedziemy, do widzenia. Lokalne Centrum Sterowania w Poznaniu jest obecnie najnowocześniejszym tego typu obiektem na polskiej sieci kolejowej. Chociaż zasięg LCS obejmuje obszar około 30 km, to jednak o jego nowoczesności świadczy ilość zwrotnic włączonych w system sterowania z jednego miejsca. Jest ich blisko 300. Nad bezpieczeństwem pracy systemu sterowania ruchem kolejowym w LCS Poznań czuwa 5 dyżurnych ruchu, którzy pracują w systemie zmianowym. LCS w Poznaniu powstał podczas modernizacji poznańskiego węzła kolejowego, który objął obszar stacji Swarzędz, Poznań Antoninek, Poznań Wschód, Poznań Garbary, Poznań Główny i Poznań Górczyn. Zabudowano tam komputerowe nastawnice dwóch producentów, które spiął jeden system sterowania. Nowoczesne technologie automatyki kolejowej są również wykorzystane w ruchu towarowym. Stacje, na których formowane są składy towarowe, nazywane są górkami rozrządowymi. Wykorzystuje się na nich naturalną pochyłość terenu do tego, by staczać wagony, a następnie ustawiać je na właściwych torach i dopiero na końcu wyhamowywać. Na nowoczesnych stacjach, jak na przykład Poznań-Franowo, proces ten jest w pełni zautomatyzowany. System sterowania rozrządem pełni zatem podobną rolę jak system SRK na stacjach pasażerskich. Wspomaga pracownika w kierowaniu wagonów na przydzielone im tory. Znajdujemy się na stacji rozrządzowej Poznań-Franowo, która była przebudowana, właściwie wybudowana od nowa w latach 1986-1987. Obecnie na stacji składanych jest około 40 składów pociągów, które codziennie odchodzą z tej stacji. Rozrządzanych jest od 700 do 1100 wagonów na dobę. Tak duża ilość pociągów wymaga odpowiedniej infrastruktury. Na stacji znajduje się 14 torów w części przyjazdowej, 32 tory w części rozrządowej, 17 torów w części odjazdowej. Wykorzystywane są również dodatkowe tory komunikacyjne oraz dwie grupy tzw. torów tranzytowych, po 11 torów każda. Przeładunek wagonów towarowych zaczyna się w części przyjazdowej. Wagony są spychane przez lokomotywę z górki i pod wpływem siły ciężkości staczają się na tory kierunkowe. Z boku może to wyglądać, jakby wagony spadały. Są one jednak pod ścisłą kontrolą nastawczych oraz zaawansowanego systemu rozrządowego. Zjeżdżające wagony mijają kolejne zwrotnice i wjeżdżają w kolejne etapy hamowania. Ich bieg jest ściśle odwzorowywany i obserwowany na monitorze nastawczego. Wchodzący odprzęg na torze 235 składający się z 6 wagonów dwuosiowych o masie 75 ton. Wszystko jest pokazane graficznie na panelu wizualizacyjno-operatorskim. Po przejechaniu pociągu na monitorze zmienia się układ drogi przebiegu. Wyświetla się też informacja o wykonanym zadaniu, w tym takie informacje jak prędkość pociągu i jego docelowa trasa. Moja praca polega na wprowadzeniu kart rozrządowych L11 systemu SKPS do systemu Tensar, systemu operacyjnego znajdującego się na nastawni. Z nastawni odbywa się nie tylko sterowanie zwrotnicami i ustawianiem drogi przebiegu, ale również sterowanie urządzeniami hamującymi. Hamowanie zjeżdżających z górki wagonów odbywa się w dwóch etapach. Najpierw pierwsze hamulce szczękowe zdejmują energię wstępną, zadaną, a następnie wagony kierowane są na docelowe hamulce, gdzie są ostatecznie zatrzymywane. Zamontowane w torach hamulce to potężna maszyneria, która musi być w stanie zatrzymać nawet ciężkie wagony. Znajdujemy się przy hamulcu typu ETH, który jest zasilany przez układ hydrauliczny,
Tutaj doprowadzone są poprzez przewody pod wysokim ciśnieniem olej, który zasila nam siłowniki, które to też siłowniki podnoszą szczęki i w ten sposób następuje proces hamowania wstępnego od sprzęgów, które zjeżdżają nam ze szczytu górki. Przekazywanie informacji między urządzeniami torowymi, również hamulcami, a nastawnią odbywa się poprzez zaawansowany system komputerowy. Znajdujemy się w poszerzeniu mikroprocesorowni, gdzie są zbierane informacje z czujników w terenie, jak i również są spodne sygnały wysyłane do urządzeń sterujących, hamujących urządzeniami. Sterownik podzielony jest na trzy części odpowiadające za komunikowanie się z różnymi obszarami urządzeń stacyjnych. Modułowa konstrukcja zapewnia pełne bezpieczeństwo. Jeśli dojdzie do usterki, nie będzie trzeba wyłączać całej górki, lecz jedynie jej część. Polecenia sterujące urządzeniami systemu wydawane są za pomocą konsoli monitora, który obrazuje stan urządzeń na stacji, informuje o stanie zwrotnic czy zajętości odcinków torów. Większość ładunków, które są przeładowywane na stacji Poznań-Franowo, to towary masowe, takie jak węgiel. Poza tym formowane są również pociągi z paliwem oraz z kontenerami. Czas postoju wagonu od momentu przyjścia pociągu do momentu odejścia to około 20 godzin. I obecnie sytuacja jest troszeczkę lepsza ze względu na instalację nowych systemów automatyki. Mamy większe możliwości rozrządu ze względu na to, że zamontowano nowe systemy SARPO, TENSAR i to nam znacznie ułatwia pracę. Wyeliminowało znaczne trudności z dotychczasowymi hamulcami szczękowymi. Obecnie te elastomerowe hamulce są już technologią XXI wieku. Im nowszy system sterowania ruchem kolejowym, tym mniejsze ryzyko błędu i pomyłki. Dlatego dla szybkich pociągów, które jeżdżą ponad 200 km na godzinę, trzeba stosować najnowsze technologie. W krajach Unii Europejskiej jest to system ERTMS. Obecnie eksploatowany w Polsce system SHP, samoczynnego hamowania pociągów, nie zapewnia sygnalizacji kabinowej, a więc zgodnie z polskim prawem nie można przekroczyć prędkości 160 km na godzinę. Takie możliwości daje właśnie wdrożenie systemu ERTMS. W Polsce system ten jest obecnie instalowany na linii Centralnej Magistrali Kolejowej oraz linii E30 na odcinku Legnica-Węgliniec-Bielawa Dolna. ERTMS, czyli Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, jest zunifikowanym systemem bezpiecznej kontroli jazdy pociągiem klasy A, umożliwiającym prowadzenie ruchu kolejowego z prędkościami dochodzącymi do 500 km na godzinę. System ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo ruchu, a jednocześnie interoperacyjność, tak by pociągi z różnych krajów mogły swobodnie przejeżdżać przez granice, a jednocześnie zapewniony był najwyższy poziom bezpieczeństwa. Właściwe zaplanowanie drogi przebiegu, jej zabezpieczenie i oznakowanie to podstawowe obszary, za które odpowiada automatyka kolejowa. Dotyczy to zarówno obsługi pociągów pasażerskich, jak i towarowych. Niezależnie od zastosowanej technologii, najważniejszy jest sprawny przesył informacji od urządzeń torowych do centrum sterowania. Dzięki temu ruch pociągów po sieci kolejowej może odbywać się w sposób płynny i bezpieczny.